cześć, witam was bardzo serdecznie, wasz kapitan statku. To nie przypadek, kolejna książka związana z wodą. Dlatego dobrze, że wyciągam z szafy takie, a nie inne ciuchy. Ale widzicie, to nie jest jeden egzemplarz, to są dwa egzemplarze. A to oznacza, że ktoś z was jeden z nich otrzyma. I mało tego, żeby reszta nie była poszkodowana, żeby w końcu portfele tak nie cierpiały, będzie 40% rabatu. Mało? No dużo chyba, nie? Posłuchajcie opowieści, hej, hej, a-o. Okoń w sieci zawsze dobrą książkę ci poleci. Danielle L. Jensen, o niej dzisiaj będzie mowa. Ona jest autorką książki, o której wam będę opowiadał, ale jest też autorką bestsellerowej serii trylogii Klątwy. Porwaną pieśniarkę na pewno kojarzycie. Ja przeskrolowałem sobie opinie i na Goodreads, i na Lubimy Czytać i zobaczyłem, że faktycznie miłośniczki gatunku fantasy uwielbiają powieści tej autorki. Pewnie całokształt jej twórczości rzutuje poniekąd na książkę, o której będę wam dzisiaj opowiadał, ale nie będziemy przecież jej oceniać przez pryzmat wszystkich książek, które napisała, tylko skupimy się na tej jednej właśnie, czy mnie ona sprawiła przyjemność, czy było to pierwsze udane spotkanie z tą autorką, no i generalnie, czy jest to książka warta polecenia. Mroczne Wybrzeża, tak brzmi tytuł najnowszej książki Danielle L. Jensen. Premiera jej miała miejsce 14 sierpnia, więc jeszcze jest ciepła, również od tego, że na tym gorącym słońcu się wygrzewa. Miejsce tej książce przypadło na regale z fantastyką młodzieżową. Okładka zdradza już wiele, o czym jest. Jest statek. No i tyle. Błękit oceanu, delikatnie przechodzący w mroczny granat, a do tego ster, który może też symbolizować kulę ziemską, no i miecz, który to wszystko przebija, a znaczy, że będzie odkrywanie nowych lądów, będą pojedynki i będzie na pewno jakiś niejeden kapitan, bo przecież do statku potrzebny jest zawsze kapitan. Kiedy wam wspominałem o tej książce w premierach na sierpień, no ten opis brzmiał nieco enigmatycznie, że będzie nieugięta piratka, będzie pewien żołnierz i będzie pewien rządny władzy imperator. No ale to nie Gwiezdne Wojny, ale senator, a w zasadzie konsul. I zawsze, kiedy chcę streścić wam fabułę książki po przeczytaniu, zastanawiam się, do której strony jest to dozwolone, a po której już zaczynają się te karygodne spoilery. No niestety wszystko to, co najlepsze, muszę pominąć, żeby nie zepsuć wam radości z czytania tej książki, bo tak, jest to książka stricte rozrywkowa. Ona nas ma bawić. Pewnie oczywiście gdzieś pomiędzy fajnie, gdyby autorka zawarła jakieś mądre treści, jakieś uniwersalne prawdy, które będziemy mogli przyłożyć do siebie niczym miarkę i zmierzyć naszą moralność, może nawet momentami. I znowu odpływam jak najdalej od brzegu i nie mówię wam, o czym jest. Zaczynamy od poznania naszej głównej bohaterki, która na statku wraz ze swoją matką dobija do brzegu, szuka swojej przyjaciółki, przyjaciółki, która jest z nieco innych sfer, dlatego też już wiecie, że ta przyjaźń jest mocno zagrożona i wiele przeciwności stoi na jej drodze. I w momencie tej podróży Teriany do swojej przyjaciółki po dobiciu do lądu, autorka odkrywa nam nieco więcej tego świata, jak działa, kto nim rządzi i jakie polityczne konflikty są, które napędzają całą tą naszą powieść. No i wiecie, jak to jest w polityce, jeszcze szczególnie w książkach, zawsze znajdzie się taki, który chce całą władzę zagarnąć dla siebie, uknąć jakieś szatańskie spiski, posługiwać się manipulacją i szantażem po to, by osiągnąć swój niecny cel. I właśnie w tym momencie pojawia się nasz kolejny bohater, Marek Domicjusz, a ten wcześniejszy to Cassius Lucius. Autorka na końcu wytłumaczyła się na szczęście z pochodzenia tych wszystkich dziwnych nazw i imion, mówiąc, że dużo czerpała z Imperium Rzymskiego. Ja faktycznie momentami, jak czytałem tę powieść, czułem się, jakbym czytał Quo Vadis. Dowiedziałeś się, co znaczy ryba? Ale do brzegu. Mamy więc Terianę, mamy Marka, mamy pewnego przebiegłego senatora, który właśnie połączy ich los i wyśle ich na pewną trudną wyprawę. Misję, która do tej pory była niemożliwa do wykonania, bo podobno na tych lądach wschodnich, których się znajdują, niedozwolone jest mówić o Zachodzie, on nie istnieje. Ale okazuje się, że Teriana coś tam wie. I Marek podąży z nią właśnie po to, żeby odkryć wybrzeża mroczne. Mroczne wybrzeża. Tego, co skrywają te tytułowe Mroczne Wybrzeża, już ustaliliśmy, że powiedzieć wam niestety nie mogę. Dam wam za to wskazówki, że znajdziecie tam sporo magii, tajemnic i ingerencji bogów, których do tej pory nie znaliście. Oprócz tego, głównie wam, dziewczyny, przypaść do gustu może postać głównej bohaterki. Kawał twardej
już chyba kobiety, a nie nastolatki, która nie waha się, żeby po prostu dać w mordę każdemu, kto tylko w jakiś sposób się jej narazi. Mnie osobiście spodobała się postać kapitana Legionu Marka Domiciusza, który chociaż był idealistą, to nie był aż tak nieskazitelny jak w większości literatury fantastycznej dla młodzieży. Do końca nie wiedzieliśmy, czy stanie po stronie dobra, czy zła, no i jeszcze do tego miał pewną tajemnicę, z którą nie chciał się z nikim podzielić, tylko z najbliższymi przyjaciółmi. Co oczywiście dowodzi tego, że był człowiekiem niesamowicie szlachetnym i było wielu, którzy za jego życie oddaliby swoje. Jedynie na co mógłbym pogrymasić, to na wątek romantyczny, który był zbyt przewidywalny, ale to do rozszyfrowania zostawię wam, bo ja też wiem, że każdy kocha inaczej i każdy lubi innego rodzaju miłość serwowaną w literaturze, dlatego być może przypadnie on wam do gustu. I tak jak wspomniałem na samym początku i też was często przed tym przestrzegam, jeżeli sięgacie po literaturę, która leży na regale z fantastyką dla młodzieży, ma pełnić funkcję głównie rozrywkową i nie powinniśmy jej oceniać przez pryzmat głębokich wartości literackich, jakie są w niej zawarte. Chodzi o to, żeby autorka swoim stylem, swoim językiem, swoim sposobem budowania bohaterów i fabuły i opowiadania o całym świecie zachęciła nas do pozostania w nim jak najdłużej, bo tu się akurat pojawia ten jeden mankament, że to jest książka, która pozostawia na końcu wiele pytań, które odpowiedzi uzyskamy dopiero w przyszłym roku, bo tak, jest to dopiero początek kolejnej serii. Za czym ja nie do końca chyba przypadam, bo wolę mieć jednak zamkniętą historię, bo później nie do końca przypomina mi się, jeżeli czytam dużo literatury na co dzień, na czym to stanęliśmy w ostatnim sezonie. Także w wielkim skrócie, Daniele L. Jensen potrafi napisać powieść w taki sposób, żeby chciało się zanurzyć w tym świecie i nie wychodzić z niego przez dłuższy czas. Ja przeczytałem tę książkę jednym tchnieniem i najlepsze zaczęło się dopiero po setnej stronie, kiedy już znaleźliśmy się tam po drugiej stronie, no ale tego wam niestety powiedzieć nie mogę. Nawet momentami złapałem nostalgiczne chwile czasów szkolnych, Robinsona Crusoe, tych dziwnych, niezbadanych lądów, tych kolonii, tych ludzi, tych cywilizacji, tych plemion i każdy z nich ma do zaoferowania coś niezwykłego, jakieś ciekawe wierzenia, jakąś kulturę, jakieś sposoby i wzorce zachowania. Ja was znam, wiem, że od samego początku czekaliście, aż powiem o tym kodzie rabatowym, więc tak, udało nam się z wydawnictwem Galeria Książki wypracować kompromis, stworzyć dla was kod rabatowy i uwaga, kod brzmi Mroczny Okoń 40 i dostaniecie 40% rabatu od ceny okładkowej każdej książki Daniele L. Jensen. Czyli to może być ten tytuł, o którym wam opowiadam teraz, lub też Porwana pieśniarka, lub wszystkie trzy tomy, lub wszystkie jej książki. Od 100 zł jest darmowa przesyłka, więc możecie sobie dobierać. Wyliczyłem, że za tą książkę mniej więcej po rabacie wyjdzie około 22 zł, więc to jest bardzo dobra cena jak na książkę świeżo po premierze. Kod będzie aktywny od 16 do 31 sierpnia, także możecie miło sobie zakończyć te wakacje. Jeżeli macie ochotę, korzystajcie. Ja się cieszę, że w końcu dałem odsapnąć waszym portfelom. A oczywiście bym zapomniał, ja mam 2 egzemplarze, a po co mi 2? Jednym bym chciał kogoś obdarować, ale trzeba sobie na to zasłużyć. Pod postem na Facebooku, który dotyczy tego właśnie filmu, który oglądacie, zostawię wam zdjęcie. I do tego zdjęcia możecie zrobić mema. Najlepszy mem zostanie upubliczniony i poleci książka w nagrodę dla jego twórcy. Fajnie. Myślę, że jak to literatura rozrywkowa, to można się pobawić, pośmiać z konia. Ja bym też się w końcu trochę pośmiał z siebie. Także czas na waszą radosną, kreatywną twórczość. Nie ma żadnych granic. Nie obrażę się też na nic. Czy mnie ta książka się spodobała? Tego już się dowiedzieliście oglądając ten film. Potraktowałem ją jako literaturę rozrywkową. Przeczytałem w jeden dzień, dobrze się z nią bawiłem i nawet wynotowałem jeden ciekawy fragment, który brzmi: istnieje tyle ścieżek, ilu wędrowców. W kontekście tego, co ostatnio się pojawiało na kanale, o tym, o czym rozmawialiśmy, to bardzo mądry cytat, który zapamiętam z tej książki. Tymczasem trzymajcie się, cześć, z książkowym pozdrowieniem, a ja się udaję na Mroczne Wybrzeża. No, może jednak nie. Okoń w sieci. Prawdopodobnie najlepsze filmy o książkach.